Cześć, tutaj Mikołaj z Brawa Komiksy. Zapraszam Was na kolejny przegląd Marvel Fresh w Polsce. Tym razem komiksy z grudnia 2022 i będzie mowa o Venom tom 3, Amazing Spider-Man tom 6, Rzeź Absolutnia. Zapraszam do oglądania! Eddie, just tell me the truth. Is Venom with you? No. He's dead. I am. I'm brain dead right now. Oh yeah! Powiedzmy sobie to szczerze. Grudzień opanowały symbionty. Wszystko dzieje się wokół, jak to nie Venoma, to Carnage'a lub przy okazji Spider-Man sobie tam lata. Venom tom trzeci to kolejny tom od Donego Catesa, który stworzył piękną mitologię dla postaci Venoma, jak i Króla w Czerni. Wszystko pięknie jest napisane, a szczególnie już pięknie narysowane przez Ryana Stegmana. W ogóle uwielbiam te rysunki, są tak ciemne, mroczne, lekko przytłumione i po prostu nie mogę znieść, gdy wtrącam się inny artysta do tego ranu. Donny Cates i Stegman to jest najlepsze połączenie, jakie może być dla tej serii. Idealnie pasuje do historii symbiontów. Pięknie się ogląda i teraz porozmawiamy o tym, jak to się czyta. Trzeci tom to już kolejna kulminacja w tej historii i to wygląda taki jak mini-event, gdyż Carnage rozpoczyna rzeź absolutną zgodnie z tytułem. No i dużo tu się dzieje. Przede wszystkim dużo walki, dużo ciosów i włączają się kolejne drużyny. Mamy też rozwinięcie lekko mitologii, gdy na arenę wchodzi syn Ediego i tu jest parę zakrętów. Myślę, że to będzie skutkowało w dalszych etapach historii. A jak to w mojej opinii wygląda? No, jest to typowy komiks superhero, nie będę tego ukrywał. Świetnie się przy tym bawiłem i zrelaksowałem się. Idealny do relaksacji, przy okazji zaczynając tę fajną sztyptę mitologii. A mitologia rozrasta się pięknie dzięki temu, co Donny Cates wymyśla. Dużo akcji, szczypta mitologii, jak tu się dobrze nie bawić, jeszcze rysunki Stegmana tego wszystkiego. Po prostu uwielbiam ten run, na razie świetnie się bawię. Chociaż boję się, że jak dojdzie do kulminacji ostatecznej z Królem w Czerni, to będzie tylko rzeźnia, jeszcze raz rzeźnia. Mam nadzieję, że przy okazji parę smaczków jeszcze dorzucą. Za to Nick Spencer w ranie Amazing Spider-Mana cały czas pokazuje swoją prostą, lekko zabawną historię z Peterem Parkerem. Po raz kolejny miał okazję przeczytać jego dywagacje na temat jego szczęścia. No nie ma chłopak szczęścia, ponieważ ty chcesz sobie ułożyć życie z Mary Jane, kółko, coś się dzieje, staje mu na drodze, no nie może się z nią chociaż spotkać, gdy ma odprowadzić ją na samolot. Tym wszystkim przychodzi jego ciotka i dobrze mu radzi. I to jest jedno z lepszych stwierdzeń i mam nadzieję, że nastąpi jakiś twardy reset, który mu zabierze te myśli, bo no, po prostu musi pogodzić się i on też musi się pogodzić. A nie w kółko latać i się rozmartwiać. Ojejku, jaki biedny Peter jestem i jejku, jak ja cierpię. Poza tym mamy tu jeszcze pewnego pana, który chodzi z robakami, sam zresztą wygląda jak robak. Rozmawiam sobie z Marem Osbornem. To było trochę bardziej creepy, przerażające i dla nie wiadomo, o co chodzi temu panu, tak do końca. Było oczywiście nawiązanie do tego eventu, które nazwałem to wcześniej, z Carnage'em. No i ogólnie to jest dużo zamieszania, była jeszcze siostra nawet. Dużo się działo, naprawdę dużo działo się na takiej małej ilości stron. I też nie wszystko w tym tomie, bo tu jeszcze mamy przygodę z Red Goblinem. Ale poczekajmy Spidermana za. Spider-Man jest ok. Fajne rysunki, lekki tom, za dużo się nie działo, nawiązanie do eventu rzeź absolutna, po prostu kolejny tom Spider-Manem i tyle. Wszystkie cechy Spider-Mana były widoczne, szczęście Parkera, wieczne opóźnianie, podnoszenie się na motywacji i to przede wszystkim czysta rozrywka superhero z pajęczakiem w roli głównej. Red Goblin, Czerwony Goblin. Jako dodatek były to historie powiązane z Czerwonym Goblinem, którym był Norman Osborn, który połączył się z właśnie z symbiontem Carnage'a. No i tutaj doszło do paru szaleństw, ciekawe spojrzenie z punktu widzenia psychola, podwójnego psychola. Zazwyczaj takie historie były fajne, jednak coś mi tutaj pasowało. O wiele lepiej wyszedł Thanos i tutaj za Kate za bardzo się nie sprawdził. No, miałem nadzieję na coś więcej, po prostu to była zwykła powieść o złolu, któremu nie wychodzi albo wychodzi. Dziękuję Wam za uwagę, myślę, że oba tomy są godne polecenia, żeby się fajnie zrelaksować. Nie będę ukrywał, że to jest fajny superhero, chociaż będą ma tą szczyptę mitologii własnej fajnej,
a tak naprawdę zawsze możecie kupić, żeby mieć ciągłość historii. Dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz i do usłyszenia. Na razie!